Bardzo ważne rzeczy zostały już tutaj powiedziane przez brata, brata Romana zostały zaśpiewane w pieśniach. Kiedy tak <laughs> słuchałem o tym bracie Barkoczym i o tym takim doświadczeniu mocy Bożej, to to jest jakby nawiązaniu do tego, o czym starałem się powiedzieć tydzień temu. Czy ktoś pamięta w ogóle o czym ja tydzień temu mówiłem? Nie musicie odpowiadać, bo tak się boję, że może już nikt nie pamięta. Dobrze, że jeszcze ja coś <laughs> pamiętam. Mówiłem na temat modlitwy, jak wielka jest potrzeba modlitwy. I słuchajcie, bez naszego oddania i poświęcenia tej kwestii, a jeszcze do tego od czasu do czasu z postem, nie będziemy mogli oczekiwać zwycięstw ani w swoim życiu, ani w życiu Kościoła. Dlatego, że... <laughs> Tych rzeczy duchowych nie da się załatwić w żaden inny sposób. I starałem się to przekazać i, i, i apelujemy, i zachęcamy, i wzywamy do tego, aby, abyśmy byli kościołem, który się modli, ludźmi, którzy się modlą. Skoro Jezus mówi, że dom Jego będzie nazwany domem modlitwy, to powinniśmy sobie to wziąć do serca. A więc zachęcamy do tego, żeby teraz już ten czwartek być. Nie możesz być całą godzinę bądź pół godziny. Przyjdź, po prostu dołącz. Możesz wyjść wcześniej, ale bądź. I tak samo zachęcam do tego w niedzielę rano, kiedy tutaj jesteśmy, masz jeszcze chwilę czasu, zapraszam do biura, możesz przyjść, będziemy się modlić, choćby 5-10 minut. To jest niesamowicie ważne, abyśmy wiedzieli, że rzeczy Boże, rzeczy od Boga są uzależnione od naszej postawy. Od naszego zaangażowania, od naszego pragnienia, od naszej modlitwy. A dzisiaj chcę mówić o czymś, co też jest związane, co brat Roman podkreślał tutaj dwie kwestie: o osobę Boga i różne sytuacje, które, przez które przechodzimy. Ja dzisiaj tak od. Nie wiem, wczoraj, przedwczoraj, jest takie słowo. Myślałem, że ono jest w psalmie zapisane. Gdzie Dawid mówi coś takiego: Z Bogiem moim przeskoczę mur. I komuś pożyczyłem konkordancję, i nie wiem komu. A ten komu pożyczyłem, nie wiem czy nie zapomniał. I dowiedziałem się, że ten wiersz jest w drugiej księdze Samuela, jednak nie w Psalmie, w 22 rozdziale. I go przeczytam, wiersz 30. I on brzmi następująco. Gdyż dzięki Tobie przebiję się przez zgraję. Dzięki Bogu mojemu przeskoczę mur. I chcę dzisiaj mówić o tym, że w życiu każdego z nas diabeł próbuje stworzyć mury nie do przebycia, żebyśmy się czuli jak więźniowie, jak ludzie pokonani. A z drugiej strony chcę, żebyśmy mogli zobaczyć, że ty i ja możemy ten mur razem z Bogiem przeskoczyć. Możemy go pokonać. Kiedy Dawid wypowiada te słowa, to jest pieśń, część czy fragment pieśni, którą ułożył na cześć Boga. Bo ten 22 rozdział mówi, gdy Pan wyrwał Dawida z ręki wszystkich jego nieprzyjaciół i z ręki... Saula przemówił on przed Panem słowami następującej pieśni. Czyli Dawid jest głęboko poruszony, jest dotknięty tym, że Bóg pozwala mu przekraczać granice, których by sam nie przekroczył, że potrzebował do tego bliskości społeczności mocy Bożej. I on tego wszystkiego doświadcza. Moi drodzy, nie wiem jaki obraz Nosimy, obraz Boga nosimy w naszych sercach. Co myślisz, jak wyobrażasz sobie Boga? Oczywiście nie mam na myśli, że sobie go wyobrażasz w postaci człowieka. On jest duchem, ale mówi, myśli, czuje, dotyka. W każdym razie nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, co myślisz o nim, jakim on jest w swojej naturze. Drodzy, czy Bóg? Któremu zaufałem, jest dobry? Czy on ma o mnie dobre myśli? Czy on chce dla mnie tego, co najlepsze? Jak myślisz, czy Bóg chce to, co najlepsze jest dla ciebie i dla mnie? Drodzy, czasami mówimy: Niech Pan Bóg da nam, no, troszeczkę chociaż. Może już nie tak za dużo, ale przynajmniej troszeczkę. Jeżeli już nie najlepsze, to dobre. Pytanie jest, czy myślisz o Bogu jako o kimś, który ma dla ciebie i dla mnie najlepsze swoje rzeczy i najlepsze błogosławieństwa? Czy Bóg udostępnił swoje spichlerze? Czy Bóg udostępnił to, co ma, aby ciebie i mnie błogosławić? Jakim on jest? W jakiego Boga wierzę? Jakiemu Bogu służę? Jakiego pana naśladuję, jakiego Boga chwalę i uwielbiam? Bo Dawid doświadcza mocy Boga w swoim życiu i wypowiada wiele niesamowitych słów w tej pieśni. Między innymi o tym murze albo o tej zgrai, która stanęła przeciwko niemu, otoczyła go i powiedzieli mu: Nie zrobisz ani kroku dalej. A Dawid mówi: Ja was przemogę w mocy mojego pana. I diabeł próbuje tak otoczyć nas, taką zgrają, swoją zgrają, i mówi: nie zrobisz kroku dalej. I chce, żebyśmy pozostali w tym miejscu przegrania, pokonania. Ale dasz Bóg, Bóg tej księgi mówi, że jest. Bogiem, któremu na nas zależy. Czy on jest zatem zainteresowany moim rozwojem, rozwojem mojego duchowego życia, mojej osobowości, moich talentów, mojego intelektu? Ktoś powie: tak, duchowym życiem, tak, ale z intelektem? Nie, ja jestem przekonany, że Bóg chce wydobyć z ciebie i ze mnie to wszystko, co w nas umieścił, kiedy nas tworzył żeby te najlepsze rzeczy ta nasza osobowość odkupiona zbawiona mogła zabłysnąć zajaśnieć dla jego chwały a dla naszego pożytku jakże często patrząc wstecz czasami mówimy dlaczego nie podjąłem się tego czy tamtego nie zrobiłem tego czy tamtego coś spowodowało że mnie zatrzymało nie miałem odwagi iść ale z Bogiem Przeskoczysz mur, ale z Bogiem przebijesz się przez zgraje przeciwnika, zgraje demonów, które będą próbować niszczyć, wpływać i hamować Twoje i moje życie. Jak myślicie, czy diabeł to próbuje robić? Czy on próbuje i robi wszystko, żeby Twoje i moje życie ograniczyć, czasami sprowadzić do, takiego, do takiej naprawdę już celi beznadziejności? Ze wszystkich stron otoczyć nas. Abyś nie mógł nawet pisnąć. Ale Słowo Boże mi mówi, że Bóg jest miłością. I słuchajcie. Najwięksi, albo inaczej, apostołowie pana Jezusa Chrystusa dokonywali niezwykłych wyznań o Bogu, w jakiego Boga wierzą, jakiemu Bogu zaufali, jakiego Boga naśladują i czczą. Apostoł Jan mówi: Bóg jest miłością. I w tym samym pierwszym liście mówi: Myśmy poznali Jego miłość i uwierzyliśmy, zaufaliśmy Jego miłości. A jeżeli Bóg jest miłością, jeżeli On umiłował ciebie i mnie tak mocno, że oddał swojego Syna za twoje i moje grzechy, to mam prawo, mam prawo wiedzieć, wierzyć, ufać, że On chce mnie w obfitości błogosławić, że chce mnie obdarowywać swoim błogosławieństwem. Jeremiasz mówi tak, i to mówi w czasie duchowego kryzysu tych ludzi. Pan mówi przez Jeremiasza do, do swojego ludu: Ja wiem, jakie myśli mam o Was. Pamiętacie, co tam jest dalej? I to są myśli o niepokoju, żeby Wam nie było dobrze, bo zasłużyliście. Tam jest napisane tak, ja wiem, jakie myśli mam o was. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. I to jest niesamowite, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć was nadzieją. Haleluja! Oto wierzę w Boga i wierzę w Bogu, który myśli o mnie, który planuje dla mnie przyszłość. I to nie jest przyszłość kogoś który chce mnie ograniczyć w moim duchowym rozwoju, rozwoju mojego, mojego potencjału, jaki otrzymałem od Niego, przez to, że On mnie uczynił. A przecież mamy różne talenty, różne obdarowania, różne możliwości. Jeden może zrobić to, a drugi zrobi zupełnie coś innego. I stoimy i zdumiewamy się, skąd ta mądrość, i skąd takie możliwości są. Słowo Boże mówi apostoł Paweł z kolei, mówi tak, jeśli Bóg za nami, to któż jest przeciwko? Kto może stanąć ci na drodze? Kto może cię ograniczyć? Kto może cię zamknąć jak w pułapce, jeśli Bóg jest za tobą? Któż przeciwko nam? Który nawet własnego syna nie oszczędził. Jak żeby nie miał z nim darować nam? I co? Jak żeby nie miał darować nam z nim wszystkiego, wszystkiego. Drodzy, kiedy o tym myślę, to wiem jedno. I ty możesz to samo powiedzieć dzisiaj, teraz przed Panem. Bóg obdarował mnie w Jezusie Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Możesz to powiedzieć i powinniśmy to wypowiadać, powinniśmy stanąć, dlatego że diabeł chce nam wmówić, że jest inaczej. Potknąłeś się tutaj, potknąłeś się tam, tu było coś nie tak. Ale Bóg dał i udzielił nam błogosławieństwo ze względu na ofiarę, odkupienie, jakie mamy w Jezusie Chrystusie. A więc popatrzę na Niego i będę czerpał z Niego. Obdarował mnie tym, obdarzył mnie życiem wiecznym, przebaczył mi moje grzechy, wyprowadził mnie na wolność, obdarzył mnie zdolnościami, talentami i darami, amen. Takim jest nasz Bóg. Podoba mi się, co powiedział jeden ze współczesnych proroków pańskich. Taką, taki dar, taką posługę on odbierał, odebrał, ma i z tego, co czytałem z jego wykładów, z jego doświadczenia, to mogę powiedzieć, że tak trzeźwego człowieka, który tak trzeźwo myśli o proroctwie, nie spotkałem. I on powiedział takie piękne słowa o Bogu któremu służy, do którego należy, którego zwiastuje, Bóg jest najlepszą osobą we wszechświecie. Jaką znam. Jest moim ojcem, On mnie wybrał i powołał. Bóg jest najlepszą osobą we wszechświecie, jaką znam. Haleluja! Pamiętaj, On Ciebie wybrał, On Ciebie powołał i On planuje i zaplanował dobrą, cudowną, wspaniałą przyszłość, nie tylko w niebie, ale tu na Ziemi. To nie znaczy, że będzie jak na autostradzie, ale to znaczy jedno: będę doświadczał Jego bliskości. Czy będzie dobrze, czy będzie źle. Mój Bóg będzie zawsze ze mną. Amen. On, on nie prowadzi i przeprowadzi mnie nawet przez ogień i przez zburzone wody. On jest ze mną. I obiecał mi, obiecał każdemu swojemu dziecku. Nie zostawię cię, ani cię nie opuszczę. Haleluja. Moi drodzy, a więc ze strony Boga tak to wygląda, ale jest coś, co sprawia, że my, którzy należymy do Niego, my których On wyzwolił nas z naszych grzechów, czasami czujemy się jak w klatce, jak ludzie, którzy, przed którymi jest mur nie do przebycia, otoczeni, złapani jakby w pułapkę. I wiecie, kto za tym stoi: Diabeł robi wszystko. Żebyśmy się czuli jak więźniowie, jak pokonani, jak przegrani. Żebyś nie zdobył tego, co Bóg zaplanował, abyś zdobył w tym życiu i wieczności. Żebyś doszedł do, do tego rozwoju, jaki Bóg zaplanował dla każdego z nas. Diabeł przychodzi ze śmiercią. Diabeł przychodzi z ciemnością do naszego życia. Diabeł przychodzi z utrapieniem, diabeł przychodzi z apatią, diabeł przychodzi z rezygnacją, z niechęceniem, strachem. On kocha te rzeczy i on próbuje wsączyć to w nasz umysł i w nasze serca. Ale dzisiaj chcę powiedzieć, że ty i ja, Mamy po swojej stronie Boga, który, z którym razem ty i ja przeskoczymy największe przeciwności, największy mur, który diabeł próbuje nas obwarować. Muszę stanąć, mieć świadomość, kim jest mój Bóg i w jego mocy, w jego autorytecie. Dokonam rzeczy i nie pozwolę sobie na to, żeby diabeł zatrzymał mnie w moim powołaniu, w moim obdarowaniu i planie Bożym, który Bóg ma dla mnie. Ktoś powie: No tak, ty już masz, czy ja już mam swoje lata, i właściwie, co jeszcze Bóg może mieć dla mnie? Bez względu na to, ile mamy lat. Dopóki tutaj jesteśmy, to oznacza, że ciągle Bogu jesteśmy potrzebni. On nie powiedział, skończyłeś, wystarczy, zabieram cię do domu. Ale tutaj jesteśmy, abyśmy mogli żyć dla niego, służyć Jemu, móc go uwielbiać w taki sposób, aby wszelkie mury, Wszelkie bariery, wszelkie warownie, które on gdzieś tam próbuje zbudować w naszych umysłach, a gwarantuję wam i mówię wam, że diabeł próbuje nieraz. Ileż razy zrezygnowałeś z czegoś, bo się bałeś. Z rzeczy takich, które mogłeś osiągnąć, pójść do szkoły, pójść na studia, z jakiejś służby, bałeś się, nie dasz rady. A wszyscy mówili: Dasz rady, zrób, idź. Popatrzcie, ile rzeczy możemy stracić. Oczywiście nie mam na myśli tutaj człowieka zadufanego, pyszałkowatego, zarozumiałego, który, wiecie, mówi, on tutaj jest najlepszy. Bo to nie jest postawa Bożego Dziecka. Ale mówię o Bożym Dziecku, który nie daje się zastraszyć, zamknąć. Przez kłamstwo przeciwnika, który go pozbawia rzeczy, które Bóg dla niego przygotował. A więc różne rzeczy będą wpływały na to, że wyrośnie mur przed nami. Jednym z takich, myślę, na pierwszym miejscu, najważniejszą rzeczą, która niesamowicie nas hamuje. Dosłownie Biblia mówi, że On nas stara się otoczyć. List do Hebrajczyków, 12 rozdział. Tam jest mowa, że grzech nas otacza. Grzech próbuje się wśliznąć do naszego życia, bo diabeł doskonale wie, że grzech powoduje, że tracę bliskość, bliską społeczność z Bogiem. Że to właśnie grzech spowoduje, że będę tracił. Żyjąc tak, będę tracił Jego błogosławieństwa, a może być tak, że kiedy będę w nim trwał, to utracę wszystko, co otrzymałem. Prawda? Biblia wyraźnie mówi: kto grzeszy, kto trwa w grzech, umrze. Umrze. Nie żyje według ducha, tylko według ciała, ten umrze. Ale Słowo Boże nam mówi: Grzech nad Wami panować nie będzie. Gdyż nie jesteście pod zakonem, ale. Pod czym my jesteśmy, drodzy? Pod Bożą łaską, pod Bożym miłosierdziem. Oto Bóg, kiedy Słowo Boże mówi łaska, to w tym słowie łaska jest od Boga pomoc dla Ciebie i dla mnie, jest moc dla Ciebie i dla mnie, abyśmy mogli oprzeć się grzechowi. Nie, jesteś, nie jestem zdany na samego siebie. Łaska daje mi siłę i moc od Boga. Ale, drodzy, muszę mieć właściwe nastawienie do grzechu. Muszę mieć właściwe nastawienie w sercu do grzechu. Inaczej mówiąc. Drodzy, musimy jasno sobie powiedzieć, czy ja nie nienawidzę grzech, czy rzeczy, które Bóg mi pokazuje w swoim Słowie i one są ewidentnie grzechem, a ja próbuję je jakoś zalegalizować w moim życiu. Albo jedno, albo drugie. Albo grzech. Odprowadzić się zupełnie od Boga. Albo ty, ty i ja rozprawimy się z tym, co On Nazywa grzechem i on gwarantuje, że da tobie im mnie zwycięstwo. I grzech nie będzie panował. A więc, czy ja go tam głęboko w sercu nienawidzę? Odrzucam. Nie, nie chcę i nie dam mu się zwieść jego pokuszeniu, jego atakowi na moje życie. Musi być w nas, powinna być we mnie, w tobie, ta nienawiść, ta niezgoda na to, że coś się Bogu nie podoba, ja to toleruję. On czyha. I potrzebujemy rozbić tą ścianę grzechu. Albo inaczej, potrzebujemy przeskoczyć przez tą ścianę grzechu, wyjść z tej pułapki. Słuchajcie, czy nie jest tak, że często wiesz... Wiesz, że to co robisz, to co mówisz, Bogu się nie podoba, ale kontynuujemy to. Ale dzisiaj chcę powiedzieć: Jeżeli tak jest, to nigdy nie dojdziemy do dojrzałości, nigdy nie dojdziemy do tego miejsca chwały, zwycięstwa, o jakim Bóg marzy dla ciebie i dla mnie. Muszę coś z tym zrobić. I tu nie chodzi o to, że będę rozprawiał się z grzechem w sercu kogoś. Ale będę rozprawiał się z grzechem w moim własnym sercu, w moim własnym życiu. Potrzebujemy często szczerego upamiętania, wyznania i porzucenia grzechu. Chodzi o to, żebyśmy go nie miłowali w sercu, nie pobłażali grzechowi i sobie. Ale jeżeli taką postawę zajmiemy. Wiecie, list do Rzymian od 5 do 8 rozdziału. Jest nazwany wielką kartą wolności. Wielka karta wolności. Tam jest mowa o tym zwycięstwie Chrystusa na krzyżu nad grzechem w Twoim i w moim życiu. I tam wyraźnie jest powiedziane, że już On więcej nie będzie panował. I tam jest wyraźnie powiedziane, żebym swoje członki oddawał Bogu na oręż sprawiedliwości. Wspaniały fragment. A więc przez wiarę ty i ja możemy wziąć od Boga dzisiaj przebaczenie, oczyszczenie, ale także zwycięstwo, które osiągnął dla Ciebie i dla mnie Chrystus na krzyżu. Ręka Pana nie jest za krótka, aby nie mogła nam pomóc. Pamiętacie ten fragment? Czy pamięta ktoś, jaki prorok o tym mówi? Oto ręka Pana nie jest zbyt krótka, by nie mogła pomóc. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło, oddzieliło od Boga. Pamiętacie, kto to mówi? W tak się słyszę tak cicho. Izajasz, to jest Izajasz, 59, rozdział, wiersz pierwszy i drugi. Oto diabeł próbuje. Wiecie? Czasami taka lekkomyślność z naszej strony, takie lekkie traktowanie tego, co Bóg nazywa grzechem, a my próbujemy się z nim zaprzyjaźnić, oswoić go dla siebie. Mówimy, okej, okay, ale kontroluje sytuację. Oszukujemy samych siebie i nie wejdziemy do tego miejsca błogosławieństwa. A Bóg mówi: zostaw to, nie brudź się. Odsuń to ze swojego życia. I wtedy nagle na nowo wróci pokój, i na nowo wróci radość zbawienia, i nagle na nowo Bóg przybliży się do ciebie, bo się zbliżyłeś do niego. I nagle on zacznie ci objawiać coś więcej i więcej ze swojej chwały i mocy. Ale są też inne rzeczy, które tworzą takie mury dla nas. Środowisko. Wiecie, środowisko ma niesamowitą moc, wpływ na życie człowieka. Zobaczmy, ile młodych ludzi robi głupoty z powodu środowiska swoich kolegów, koleżanek. A czy starsi też tak nie robią? Ojciec był w stanie, był gotów zamordować własną córkę. Dosłownie był gotów ją zabić, właściwie ją podpalił. Chciał ją spalić żywcem tylko dlatego, że zadawała się, czy chodziła z człowiekiem z innej narodowości, bo sąsiedzi śmiali się z niego i drwili z niego. Zobaczcie, ale też środowisko może być takie, że mówimy, co też z takiej małej mieściny, gdzie się urodziłem, gdzie się wychowałem, co ja mogę w moim życiu osiągnąć. No, co z Nazaretu może być dobrego? Co z Nazaretu może być dobrego? <grywa> Eliasz urodził się i jest podane, że pochodził z Tiszby. Kto wie, gdzie leży Tiszbę? Nowy Jork, tak. Warszawa, ale Tiszbę. Jakaś wiocha, jakaś mieścinka, jak nie wiadomo ile tamtych ludzi mieszkało, i oto z tej miejscowości Bóg powołuje sobie jednego z największych proroków w Starym Przymierzu. Prorok, który do tej pory ma swój pomnik na górze Karmel w Izraelu. Prorok, który jest niesamowicie szanowany przez pokolenia izraelskie. Przecież pamiętacie, jak Jezus jest na krzyżu, oni mówią: Kogo on woła? Eliasza woła. A przecież Eliasz, słysząc Boże powołanie, mógłby powiedzieć: Ale z tej wioski, tutaj, Boże, Ty nic nie osiągniesz w moim życiu. A jednak, a jednak, Bóg dokonał, Bóg sprawił, że stał się jednym z największych bożych proroków. A popatrzmy, jak sprawy kulturowe mogą sprawić, że człowiek może pozostać i nie przeskoczyć tego, tej przeszkody i pozwolić się stłamsić przeciwnikowi. Sprawa kultury, religii. Wiecie, ludzie tak bardzo często mówią, ja się tak urodziłem, tak wychowałem. Takie mam tradycje, mam przyzwyczajenia i ja już nic nie będę zmieniał. A Bóg chce go wyrwać, Bóg chce dać mu życie, Bóg chce czynić wielkie, wspaniałe rzeczy w jego życiu. On mówi: Nie, 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 ja to mam fajne, to co jest. Popatrzcie, co najmniej dwie takie osoby, które były. Diabeł próbował je ograniczyć. Bóg Izraela nie jest dla Was. Jest dla Izraela. No, może jeszcze dla niektórych, ale na pewno nie dla Was. Ród Moabitka. No, trochę Pan Bóg powiedział w Starym Przymierzu o tych Moabitach i tak dalej, i tam nie było fajnych rzeczy. Ale nagle ta kobieta, Ród, powiedziała zdumiewające słowa: Twój Bóg jest moim Bogiem, Twój naród. Jest moim narodem. Ona złamała granice. Ona złamała i przeskoczyła mur niemożności i religii, i kultury. Mówi, od dzisiaj, od teraz będę służyć żywemu Bogu. I to jest dla nas zdumiewające, że ta moabitka z pochodzenia jest w rodowodzie pana Jezusa Chrystusa. A co z tą, która urodziła się w Jerycho, która była kobietą lekkich obyczajów, kobietą, sądzę, żebyśmy się odwracali albo przechodzili na drugą stronę, gdybyśmy ją zobaczyli? Oto ona przeskoczyła mur i ona powiedziała: Ja wierzę, że Bóg Wasz. Oddał wam to miasto i ja chcę temu Bogu służyć. Haleluja. Wiecie, nie ma ograniczeń, jeżeli człowiek będąc w najgorszej sytuacji, jeżeli wszystko wydaje się, że cały jego świat runie za chwilę, bo tak było z Jerychem. Ale ona stanęła w odpowiednim momencie i z Bogiem przeskoczyła tą niemożliwość. A wychowanie. Wiecie, ile błędów czasami robimy wychowawczych? Dobrze, że żyjemy pod łaską, ale robimy. Dawid był w takiej rodzinie, gdzie był niefajnie traktowany, był pomijany. Nie miał żadnej zachęty, aby wielbić Boga, w którego wierzy jego tata Jesse. To jest ciekawe, to przecież był wierzący ojciec. Przecież miał prawo, miał słowo. A jednak historia Dawida pokazuje nam, że Dawid był pomijany. Był traktowany gorzej od innych swoich braci, których miał. A jednak Dawid pokonał ten mur takiego nierównego traktowania przez własnych rodziców, żalu, pretensji. I był jednym właściwie, Bóg powiedział, że jego tron, czy jego pokole, potomek będzie na tronie na zawsze, na wieki. Popatrzcie, to są niesamowite rzeczy. Gdyby Dawid zamknął swoje serce. Gdyby Dawid nie wielbił Boga czystym, wolnym sercem, gdyby Dawid nie opowiedział się wbrew wszystkiemu, nie przebaczył ojcu, swojej matce, nie przebaczył swoim braciom, gdyby był zamknięty i zgorzkniały i takim by umarł, mając pretensje do najbliższych i całego świata i nigdy by nie osiągnął tego, co Bóg dla niego zaplanował. Pod koniec swojego życia wiecie, jak on mówi. 23 rozdział księgi, druga księga Samuela. Piąty wiersz. Mówi tak, czy nie tak jest z domem moim u Boga? Wszak przymierze wieczne zawarł ze mną. Kochani, Bóg zawarł z Tobą i ze mną przymierze wieczne. Niechwilowe, nie na teraz. Nie tylko dla tego życia tutaj na Ziemi, wieczne. Pod każdym względem ułożone i zabezpieczone. I mówi tutaj niesamowitą rzecz. Czyżby Bóg, czyżby nie miał rozwinąć wszystkiego, co dotyczy zbawienia mojego i co jest życzeniem moim? Popatrzcie, jak Dawid miał wspaniały obraz Boga. On zabezpieczył, On zawarł przymierze i nawet Boga interesuje moje pragnienia, moje marzenia, moje życzenia. Oczywiście mamy tą świadomość, że dlatego, że Dawid kochał jego marzenia i życzenia, podobały się Bogu. Ja też gdzieś tam niedawno usiadłem na tarasie naszego domu i zacząłem płakać. Bo mam marzenia, pragnienia, aby objawiała się moc i dary ducha świętego, aby mógł coś z tego doświadczać. Nie tylko mówić o tym, doświadczać realności Boga, obietnic, które są nam dane. Jakie marzenia masz? Jakie masz pragnienia? Oczywiście możesz marzyć i pragnąć, aby być świetnym inżynierem, wspaniałym naukowcem i nie ma w tym nic złego, bo może Bóg taką drogę wyznaczył tobie, aby cię w tym obszarze błogosławić, używać, i abyś był świadkiem Jego. Amen. Dlatego w Piśmie Świętym praca zawodowa jest nazwana służbą dla Boga. Służbą. I to jest ciekawe, że pismo święte nie rozdziela świeckość, nieświeckość. Sakralne, sakralne i świeckie, bo chrześcijanin jest cały czas sakralny, jest poświęcony, jest oddany. Jesteśmy 24 godziny na dobę chrześcijanami. Amen. To nie jest tak, że wpadamy sobie do zboru, żeby tam zadowolić pana Boga, żeby on tam od, odznaczył, a te, tą niedzielę on był, albo ten czwartek, albo. Nie. Kiedy jestem w domu, kiedy jestem w pracy, kiedy jestem w szkole, 24 godziny służę Bogu. Daję świadectwo o Bogu, świadectwo tego i wyznaję tego, kim jest dla mnie Bóg. A on obiecał mnie błogosławić w mojej pracy zawodowej, cokolwiek będę robił. Kiedy na pierwszym miejscu jest On. Aby On był uwielbiony, to ja wierzę, że On pobłogosławi moją pracę, moją naukę, moje wysiłki, mój trud. Amen. A więc nawet złe wychowanie, nawet zaniedbania rodziców nie są usprawiedliwieniem pozostawania za tym murem. Za tą zgrają, która próbuje Cię zatrzymać, abyś nie szedł za Bogiem, abyś nie służył Bogu, abyś był zgorzkniały, zły na cały świat. Czasami to są kompleksy. Mamy problem sami z sobą, z naszą osobowością. Nie wiem, czy istnieją ludzie bez kompleksów. Chyba, że są tak pyszni, tak zadufani. Że w ogóle <laughs> ludzie, którzy bardzo często z powodu właśnie takiego niskiego myślenia o sobie, nie dam rady, nie potrafię, zepsuję, nie nadaje się. Oczywiście, jeżeli w tym jest pokora, bo kompleks nie jest pokorą. Pokorny człowiek mówi zupełnie inaczej: tak, tak, ja to zrobię. Ale wiem jedno. Bóg mi w tym pomoże i polegam na nim. A zadufany w sobie człowiek powie, sam to zrobię. Dam radę. I dzisiaj jest tak dużo tego właśnie pompowania tego ja człowieka, jaki to on jest, chciałem powiedzieć, geniusz. Jaki on wszystko potrafi. No dzisiaj ludzie już tak myślą, że wszystko potrafią. To jest pułapka. Z Bogiem moim przeskoczę mur. Z Bogiem moim. Rozprawię się z kompleksami. Rozprawię się z tym, co powoduje, że boję się wystawić nos. Boję się wejść na nowy obszar. Boję się tych otwartych drzwi, które Bóg ma dla mnie i otwiera, i mówi: No, kiedy w końcu? Jeden z braci chyba taką książkę napisał na temat małżeństwa. I cały czas mówił, jeden z pastorów w naszym kraju, cały czas mówił, że musi napisać, musi napisać, musi napisać o małżeństwie, o miłości i tak dalej. No ale ciągle nic nie pisał. I pewnego razu ich zbór odwiedził, odwiedzili jacyś goście, jakaś siostra podeszła i mówi do niego słowo prorocze, kiedyż w końcu napiszesz tą książkę? Ona nic nie wiedziała o tym, ale Bóg wiedział. I to było jak coś, co go uderzyło tak od pana dobrze i napisał świetną książkę na temat małżeństwa. Polecam, Basia ją tam gdzieś kiedyś mi pożyczyła. Czytałem, zapytajcie Basię, bo ja nie pamiętam teraz, jak nie to ona wam pożyczy, pod warunkiem, że oddacie. A więc. Kompleksy, coś w naszej osobowości. Okoliczności. Tyle razy, pastorze, próbowałem, próbowałam, tyle razy i ciągle. Nie pozwól, żeby okoliczności niesprzyjające zabrały ci to, co Bóg dla ciebie przygotował. Pozbawiły cię tego, co Bóg zamierza, mówi do twojego serca, i ty powstałeś raz. I klapa. Powstałeś drugi, znowu po głowie, ale powstań w jego mocy, w jego miłości. Niezbyt zdolny, niezbyt bystry. Czy takiego Bóg może użyć? Wiecie, kto tak o sobie myślał? Prorok Amos. On, jak mówi tak, ja nie jestem prorokiem, ja jestem pasterzem, Bóg mnie wziął od owiec, ja jestem prostym człowiekiem, napisał piękną księgę. Piękną księgę do Izraela prorokuje. Czyli było coś takiego, że kiedy Bóg z nim zaczął rozmawiać, on uwierzył że może prorokować i może przekazywać słowa. Właśnie nawet z narażeniem życia, bo kazali mu się wynosić. Idź sobie tam do tej Judei, tam sobie prorokuj, ale nie u nas. Moglibyśmy mówić, biedna rodzina, ubo, ubóstwo i tak dalej. Są rzeczy, przez które przeciwnik stawia mury i wydaje nam się, że nie potrafimy przekroczyć tych granic. I wrócę, wrócę do człowieka, który bardzo mi się spodobał właściwie wiele razy. Nawet książkę o, o nim przeczytałem, taka książka, książeczka taka mała. Polecam zresztą. Modlitwa Jabesa. Pierwsza kronik 4.10. I on tam jest wymieniany w tym rodowocie Judy i ten, który go wymienia, mówi... O, ten to był szlachetniejszego usposobienia. O tamtych przed i po urodził się, był synem i koniec, ale ten, co na nim zrobiło wrażenie, bo Jabez zaczął wołać do Boga. Bo był ograniczony bólem, cierpieniem. Urodził się w bólu, prawdopodobnie chodził z bólem, i wydawało się, że już nic tego nie zmieni, takie będzie jego życie. A tam jest napisane: Ja bez znał Boga. I on się nie mógł pogodzić, że tak by to cały czas musiało być. Jest napisane, że on wołał do Boga, modlił się i modlił się kapitalnie. Błogosław mi, proszę, obficie. Nie powiedział błogosław mi, błogosław mnie troszkę. Boże, zabierz ból. Mówi: Boże, błogosław mnie obficie. Czy Ty i ja możemy tak się modlić? Boże, chcę Twego błogosławieństwa. Wylewaj na mnie nie pod miarą błogosławieństwa. Czyż Bóg w Nowym Przymierzu nie mówi, że daje nam Ducha Świętego? Nie. Pod miarą. Nie ma ograniczeń. Oczywiście Bóg daje tyle, ile możemy znieść. Jakby dało nam więcej, to byśmy nie przeżyli tego błogosławieństwa. Błogosławmy. I dalej mówi: Poszesz moje granice, poszesz granice mojej służby, mojego wpływu. Boże, ja się o to modlę dla siebie, dla mojego życia. Niech będzie ze mną twa ręka, chroń mnie od nieszczęścia, niech też nie dotknie mnie ból. I tam na końcu jest napisane: I Bóg wysłuchał niektórych rzeczy. Tam jest napisane: Bóg wysłuchał modlitwy Jabesa. Każda z tych linie, każda z tych próśb została wysłuchana. Drodzy, Bóg nie chce, żebyśmy pozostawali w miejscach zastoju, w miejscach braku wzrostu, w miejscach, w których czujemy się często pokonani przez grzech czy też pokonani przez sytuację, pokonani przez własne kompleksy, Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy powstali i nabrali otuchy i nadziei w Nim, w Jego mocy, w Jego łasce i pozwolili Bogu działać tak, jak On zamierzył dla nas. Dawid się przebił, ale Saul nie, pierwszy król Izraela. Bóg miał dla niego przyszłość, Wspaniałą przyszłość, przecież namaścił go, napełnił go Duchem Świętym. Wydawałoby się, że ten Saul to taki pokorny człowiek. On się chowa, kiedy go mają koronować, czy obwołać królem, on tam w taborze się gdzieś chowa. Ja na początku szczerze powiem, myślałem, taki pokorny z niego człowiek. Ale chyba to nie była pokora. To były kompleksy. Które go tak naprawdę zniszczyły. Wiecie, on później zaczął przejawiać obrazy pychy i zarozumiałości. To jest jedyny chyba król, który postawił sobie pomnik zwycięstwa. Bóg jedno, a on robił drugie. Nie da się tak. Na dłuższą metę się nie da, po prostu się nie da. Przychodzi taki moment, kiedy wszystko staje się jawne i koniec. A więc Saul nie przebił się przez ten mur. Nie przebił się przez tą zgraję, która go otoczyła, zgraję, którą tworzyła pycha, niezależność, zarozumiałość, brak posłuszeństwa. Zobaczcie, nawet ten, który otrzymał jeden talent, się nie przebił przez ten mur. Zakopał talent i myślał, że wszystko będzie dobrze. To jest dla nas ostrzeżenie. A więc. Musimy pokonać te ograniczenia. Pomyślmy, w jakiego Boga wierzymy. Jeżeli wy będąc złymi, wiecie, ciągle to, to brzmi we mnie, jeśli ben, wy będąc złymi potraficie dawać dobre rzeczy swoim dzieciom, o ileż bardziej, o ileż bardziej Ojciec, który jest w niebie, Ojciec niebieski da. Mateusz mówi dobre rzeczy tym, którzy go miłują, a Łukasz pisze, da Ducha Świętego tym, którzy go miłują. O ileż bardziej. Oto Bóg czyni, jakby nam wyzwanie. Popatrzcie, zaufajcie w moją miłość do siebie, oczekujcie dobrych rzeczy ode mnie. Szukajcie ich, wołajcie, proście, nie, za, nie ograniczajcie swoich próśb. A więc. Nie choć w oglądaniu, ale zacznijmy działać z wiarą, z zaufaniem w to, co Bóg mówi w swoim słowie. Pamiętajmy, że Bóg jest naszym Ojcem. Pamiętajmy, że On obiecuje nas prowadzić być z nami i udzielać nam swojego błogosławieństwa tyle, ile potrzebujemy. I ponad, abyśmy mogli udzielać innym. Bądźmy tymi, którzy. Z taką właściwą postawą przychodzą przed Jego oblicze, z uniżeniem, z pokorą, bo tylko taki człowiek będzie przez Boga błogosławiony i będzie cieszył się, że plan Boży, zamiar Boży, błogosławieństwo Boże będzie przy nas zostawać. W dniach dobrych i trudnych, ale Jego ręka będzie na nas spoczywać. Jego obecność będzie z nami. Drodzy. Otaczajmy się ludźmi wiary. Ludźmi, którzy będą nas zachęcać i ciągnąć w górę, a nie ściągać na dół. Miej i buduj takie grono, takie towarzystwo, gdzie będziesz, twoja wiara będzie mogła być podniesiona, zbudowana, będziesz zachęcony, jeśli trzeba, napomniany, ale będziesz wiedział, że to jest miłość. I szukaj, szukajmy tego namaszczenia Duchem Świętym dla naszego życia. Chciałbym, żebyśmy się modlili. Dawid mówi tak: Dzięki Tobie przebiję się przez zgraje. Dzięki Bogu mojemu przeskoczę mur. I może dzisiaj jesteś w takiej sytuacji, że jest jakiś mur, albo już jesteś w jakiejś takiej sytuacji, jak czujesz się jak w klatce czy to z powodu grzechu? Możesz dzisiaj powiedzieć wyraźnie: koniec, dość. Boże, pomóż mi, daj mi zwycięstwo. Może to jest, są inne rzeczy, jakieś kompleksy, jakieś lęki, jakiś strach, jakieś obawy. Ale. Możesz dzisiaj wstać i powiedzieć, o Boże, moje losy, moje życie są w Twoim ręku. I nie chcę być pozbawiony czegoś, co Ty zaplanowałeś dla mojego życia. I nie chcę i nie pozwolę się ograbić i zatrzymać w tych moich pragnieniach i dążeniu do tego, aby Twoje cele i Twoja wola wypełniła się w moim życiu.